Teraz czeka Was bardzo ciekawe ćwiczenie. Spójrzcie. Będziemy ciąć takie wstążki albo batoniki, jak to woli, a potem kopiować te kawałki. Nasz pierwszy batonik ma długość 1,4/11. Naszym zadaniem jest tak go pociąć na tyle kawałków, aby z tych kawałków dało się zrobić 4/11. Zobacz, jeżeli podzielę ten batonik, który ma 1,4/11 długości, na 15 części, sprawdźmy, 15 części, to każda z tych części będzie miała długość 1/11. Dlaczego tak będzie? Bo zobacz, jeżeli zamienię tą liczbę na ułamek niewłaściwy, to będzie 11 razy 1, 11, dodaję 4, 15, czyli to będzie 15/11. Jeżeli podzieliłam 15/11 na 15 części, to jest jasne, że każda z tych części będzie równa 1/11, prawda? 1/11. I teraz, żeby zrobić z 1/11 4/11, muszę ile razy dodać ten kawałek, ile razy muszę skopiować? 4 razy. Zobacz, na niebiesko miałam nasz bloczek, który miał naszą wstążkę, czy nasz batonik, która miała mi wyjść. I faktycznie tyle wyszło, ale upewnijmy się jeszcze, zgadza się. Kolejny przykład. Tym razem mamy już ułamek niewłaściwy, 17/9. Chcemy mieć bloczek czy batonik, który będzie miał długość 10/9. Zatem najpierw musimy pociąć ten bloczek czerwony, tak, aby skopiować i dostać bloczek niebieski. Na ile części byś podzielił ten czerwony bloczek? Ja bym podzieliła na 17. Sprawdźmy. Jeżeli podzieliłam go na 17 części, to każda z tych małych części będzie równa 1/9. Jeżeli skopiuję teraz ten bloczek 10 razy, powinnam dostać ten niebieski bloczek czy batonik. Zgadza się. I jeszcze raz 1/1. Na ile części teraz muszę podzielić? Ułamek niewłaściwy to będzie 11/10. Zatem podzielimy na 11 części. Każda z nich to będzie 1/10 długości. Chcemy mieć 3/10, więc 3 razy skopiuję. Zachęcam Cię do rozwiązania tego zadania na stronie Khan Academy. Link do tego ćwiczenia znajdziesz poniżej w opisie tego filmu.